Radę. Kolejna część ukrytej ścieżki oddania, czyli rozmów, czyli wykładu w zasadzie satsangu Sadhu Maharaja poświęconego analizie tekstu Hidden Paths of Devotion, rozmowy Narayana Maharaja z Bhaktami z Iskonu na temat Raghavatma Chandriki i Vishwanatha Chakravartiego Thakura. O ścieżce Raga Bhakti, o ścieżce Ragi. Także ciąg dalszy. Zaczynamy część szóstą tego spotkania. Come sono state create, se hanno un'attitudine più alla devozione oppure no. Giusto? Ci sta asking if like a neutral jiva. Pytanie o neutralność jivy. There is some jiva that has more attitude than another. Also, this jiva has never made some practice. There are jiva just manifested with some more attitude for devotion than others. Czy istnieją dżiwy, które posiadają większą tendencję do praktyki oddania niż inne dżiwy? W rzeczywistości? Naturalną cechą dżiwy, duszy, jaźni jest to, aby kochać. Nigdy nie doświadczaliśmy bezwarunkowej miłości. Wszystkie żywe istoty wiedzą, czym jest uwarunkowana miłość. Ale życiem duchowym jest to, że chcemy wiedzieć, gdzie jest ta bezwarunkowa miłość, jakie ona ma poziomy i chcemy tam się udać, tam gdzie ona istnieje. Jest wiele kategorii tej bezwarunkowej miłości. Naturą duszy jest to, żeby udać się w najwyższe miejsce, tam gdzie istnieje najwyższy poziom bezwarunkowej miłości. Czy tak? Pytanie o duchową duszę, duchową siłę. Są różne dusze, różne żywe, które mają różny potencjał. Czy różne drzwi mają różny potencjał? Nie ten sam. Potencja, ta moc, aby kochać, jest ta sama w każdej drzwi. Widzę, że ta możliwość, ten potencjał istnieje również w zwierzętach i roślinach. Być może w roślinach jest inny rodzaj. One mają inną moc. Ale wszystkie ludzkie istoty, one mają ten sam potencjał. Ptaki. One także rozumieją
rozumieją Twoje uczucia i miłość. Their voice are different, but they also say that. One posługują się innym językiem, ale mają te same uczucia. They also give babies. One także posiadają dzieci. They also make creation. One także tworzą różne rzeczy. I posiadają ten nastrój. But the feelings of love is same. Ale uczucie miłości jest takie samo. Why Vaishnava not eat meat or Vaishnava? Because they feel this. Dlaczego Vaishnavici nie jedzą mięsa, ponieważ oni czują to? They see that. Oni to widzą. Same thing. Że to jest ta sama rzecz. Że to jest to samo ciało tam, które przykrywa te zwierzęta. Jedyna rzecz, która jest. Jedyna rzecz, którą znam, to jest uwarunkowana miłość, ale żeby poznać nieuwarunkowaną miłość, to jest ten punkt, który nas interesuje. Then we have to become unconditional to understand unconditional. We have to. Zatem musimy stać się nieuwarunkowani. Musimy kochać w nieuwarunkowany sposób, aby zrozumieć nieuwarunkowaną miłość. Out from the condition to be in unconditional. Musimy wyjść z uwarunkowanego stanu miłości, żeby dostać się do stanu bezwarunkowej miłości. To understand. I wtedy, żeby zrozumieć ten wymiar bezwarunkowej miłości. Czy rozumiecie to, czy nie? Kolejne pytanie. Czy musimy posiadać specjalny, określony nastrój, żeby podążać za Rasika Vishnuitu? Tak jak dla przykładu ktoś posiada więcej dość urzeczywistnień, realizacji, a ktoś inny mniej. Czy ta łaska jest dostępna dla wszystkich? To zależy od tego, jak wielki jest twój garnek. Czy zależy od garnka, czy możliwości, bo to jest taka metafora, która oznacza, że każdy posiada pewien rodzaj możliwość posiąścia zrozumienia tego. Jedna osoba posiada większą, a druga mniejszą, czyli jedna osoba posiada większy garnek, a druga mniejszy. Una pentola più piccola è mio confratello, una pentola più grande. Zobaczcie to naczynko. Maharaj bierze takie małe naczynko i takie drugie większe. I kolejne inne. One mają różną wielkość. Questo contenitore e quest'altro sono differenti. I due bigger quantity. Jedno jest większe, drugie mniejsze. Jedna może zawierać sobie większą lub mniejszą. I ona może wziąć większą, więcej zawrzeć w sobie. Więc czym jest tym garnek? To naczynko. Tym naczynkiem jest moja świadomość. Dlaczego Gurudev mówi, aby intonować? Where I have no part, and part is turned down.
ponieważ nie jestem garnkiem, nie jestem naczynkiem, a jeszcze dodatkowo moje naczynko jest odwrócone do góry nogami, zatem nie ma możliwości, żeby przyjąć to, tą rzecz do siebie. I poprzez intonowanie odwracamy to naczynko z powrotem w ten sposób, że możemy przyjmować do niego. Wtedy usta otwierają się. I wtedy ta naczynko otwiera się posiada możliwość przyjęcia. I wtedy rośnie i zwiększa i staje się coraz większe i może przyjąć coraz więcej do siebie. Jak wielkie chcesz to zrobić, tak jest to możliwe, żeby uczynić to tak wielkim, jak chcesz. To zależy od Twojej wiary, Twojej poważności, Twojej praktycy. To sprawia, że to naczynko może powiększyć się. Tak, kolejne pytanie. Nie rozumiem pytania. Jeśli posiadasz naczynie, ale ono ma dużo dziur w sobie, sitkiem, nawet jeśli jest duże, co się stanie? Wsadzasz wodę, a ona ucieka przez te wszystkie dziury. Zatem musisz czymś zatkać te dziury, żeby zablokować te dziury, przez które ucieka woda. Kolejne pytanie. Pensare ai suoi passatempi, perché sta svolgendo con Krishna, che non conosciamo, o pensare che noi facciamo parte di questi passatempi e la seguiamo. Before you talk about meditating to Radharani, meditating to Radharani means... Czy medytacja o Radharani oznacza... To think about the lilas from outside position. Medytowanie o lilach i igraszkach. Or to think about the lilas also that we are there with them. Czy o jakiego rodzaju lilach powinniśmy medytować? W rzeczywistości mój guru jest ekspansją Radhiki. I istnienie guru i to, że guru istnieje, jest spowodowane ekspandowaniem Radhiki. I guru Gauranga Dutupada. Gauranga posiada dwie stopy. Co to oznacza? Są tylko dwa kroki, aby zbliżyć się do guru. Po pierwsze, przyjmuje schronienie od guru. I guru bierze ciebie i zaprowadza do lotosowych stóp Radhiki. To są dwa kroki, które muszą być wykonane. Tak jak dotykasz nos w ten sposób, w prosty sposób, albo możesz otoczyć, iść dookoła głowy i też go dotknąć. Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti i Krishna, Najwyższy Pan, Narayan, Narayan Balaram, ekspansja. I wiele ekspansji, wiele filozofii, nigdy tego nie zrozumiesz. Czy
Kshirada Shagavai, Taisha Vishnu, Bhargavada Shai Vishnu, Brahma Shiva. I kiedy pojawi się wątpliwość, wtedy zapytasz o to, pytasz o tamto. I wtedy to się ciągnie w nieskończoność. A łaska Guru, Guru Kripa jest tym, że przyjmujemy stałość i stałe schronienie Guru, to się nazywa Guru Nishtha. Jak to się nazywa? Czyli determinacja, niewzruszona determinacja, aby zostać u stóp Guru. Aby zostać u stóp Guru. I wtedy on widzi, o, to jest taka ustanowiona, stała wiara. To oznacza, że on jest kwalifikowany, aby udać się do Swamini. I cała wiedza. Radha Krita Kataksha mówi, wszystko jest w imieniu Swamini, wszystkie rodzaje Vishnu i one pojawiają się z tego. I oni są jak kawałek paznokcia Swamini. I w ten sposób wszystko pojawia się i Shiva gloryfikuje Radhikę. Taka jest łaska. Dlaczego jeździmy do Vrindavany? Jeśli Krishna jest najwyższym osobowym Bogiem, dlaczego jeździsz do Vrindavan? Czy to znaczy, że Jego nie ma tutaj? On jest najwyższym Panem. On także jest tutaj. A jeśli nie jest najwyższym Panem, wtedy mieszka, jest tylko w jednym miejscu i wtedy musisz się tam udać. On jest najwyższy, on jest tutaj. Ale jedziesz tam z powodu Radhiki, nie z powodu Kryszny. To musisz zrozumieć i zaakceptować. Tak, haha. Jeśli ktoś zje troszkę betelu i włoży je do ust, on nie może tego ukryć, tego faktu. Ponieważ w Indiach, kiedy zjesz betel, on sprawia, że twoje usta stają się czerwone. I wtedy nie możesz ukryć tego faktu, że spożyłeś betel. Happiness.
I gdy, tak jak pojawia się szczęście i próbujemy je ukryć. Jeśli chcesz ukryć swoje szczęście, nie możesz tego zrobić. Nawet jak powiesz, że będziesz to robił, to nie jest to możliwe. Będziesz, staniesz się, złościsz się na innych. I będziesz chciał ukryć tą złość na innych. Ale każdy i tak będzie wiedział, że ta relacja, ten związek nie jest dobry i pojawiła się złość w tym związku. Jeśli kochasz kogoś, tak samo jest z miłością, jeśli kochasz kogoś, twoje działanie będzie pokazywać, że jesteś zakochany z kimś. I ktoś spożył alkohol, jest pijany i będzie przyjmie jakiś odświeżacz, włoży do ust jakiś odświeżacz powietrza, żeby nie pachnieć tym alkoholem. Ale nie może w ten sposób ukryć tego, że jest pijany, ponieważ każdy będzie widział, że jest pod wpływem alkoholu. Ktoś guma do rzucia nie ukryje tego faktu, że spożył ktoś alkohol. Tych rzeczy nikt nie może ukryć. Kiedy jedziesz do Radhiki, do Vrindavany, chcesz się ukryć, ale nie możesz się ukryć. Z pewnością pewnego dnia łaska przyjdzie do ciebie. Czaję radę. Wszystko jasne? Czy jakieś więcej pytań? Jaki jest program na jutro? Wołają Sanatani. Stajesz się jak Yashoda. I to jest program w Vrinda Center. O 6 po południu. Rano, jak chcesz, możesz zostać tutaj, albo możemy się udać gdzieś na jakiś spacer. Nie, jak chcesz zostać tutaj, to jest piękne miejsce. Możemy siedzieć, zrobić kirtan, bhajan. To jest dobre miejsce, gdzie ja się udam, co ja tam zobaczę. Jakieś kamienie. Całe życie z kamieniami. Nigdy nie chodziłem, aby oglądać jakieś kamienie. Jakże tutaj jest dobrze. W poprzednim życiu oglądałem kamienie, teraz nie jestem zainteresowany. Pytanie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że przyjechałeś tutaj. Non nascondersi, il riferimento di quello che ha detto ora.
riferendosi al nostro maestro, che era già anziano, che era sempre lui qua. Io quel discorso che tanto venite voi qua, non ho mai pensato di andare in India per pregrizia o per altre storie mie. E tanto ci sono, la misericordia di Krishna è qua. Vale nel momento se si lascia il corpo, è troppo lungo, forse. Sì, sì, vale se si lascia il corpo nel momento che non siamo stati mai in India, la liberazione o no. Cioè, anche se non sei stato in India, nigdy nie byłem w Indiach. Czy jak się udam do Vrindavan, to także zyskam zbawienie? Yes, yes. Tak, oczywiście. Także jesteś już jesteś skupiona już na tym. Już jesteś zaawansowana. Oboje jesteście zaawansowani. You always fixed in Vrindavan. Siete sempre fissi in Vrindavan. Już jesteś we Vrindavanie. Your heart is living, your body is in Italy. Twoje serce tam mieszka, twoje ciało jest we Włoszech, ale twoje serce jest we Vrindavanie. Il tuo corpo è in Italia, però il tuo cuore è sempre a Vrindavana. You live there. I mieszkasz, żyjesz tam. Some are living, body is living in Vrindavan, their mind is in Italy. Serce mieszka we Vrindavanie, a ciało jest we Włoszech. C'è qualcuno invece magari che vive a Vrindavana con il corpo, però la sua mente è qui in Italia. And you are, your body is in Italy, but your heart is in Italy. Twoje ciało jest we Włoszech, ale twoje serce jest we Vrindavanie. Oboje, cała, wy jako para. Ja widzę was tam oboje. I poprzez wasze oddanie czuję, że ja jestem także we Vrindavanie. Także to jest właśnie piękne. The greatness of your devotion, and when I see and feel, I feel that this is the Radhika's mercy. To jest wielkość i łaska waszego oddania. W ten sposób ja widzę to w ten sposób i to jest łaska Radharani. To jest wielkość waszego oddania. Dziękuję bardzo. Siedzę tutaj od piątej. Która godzina? 4 godziny już. Kiedy patrzycie na mnie w ten sposób, nie mogę się zatrzymać. Część 7. Okej, może przerwę w tym momencie i ciąg dalszy nastąpi. Jai, jai, Shri Radhe.